1 maja 2004 roku, Biura Rady Unii Europejskiej, Bruksela. Właśnie w tym biurze, za tymi drzwiami, dojdzie dziś do ważnego wydarzenia w historii całej Unii Europejskiej. Zaczynamy. Republika Słowacka. Państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią, Polską, Czechami, Ukrainą oraz Węgrami. Od 1 maja 2004 należy do Unii Europejskiej. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami. W skład etniczny wchodzą Słowacy, gdzie stanowią 80,7% populacji, Węgrzy 8,5%, Romowie 2%, Czesi 0,6%. Słowenia, a dokładniej Republika Słowenii, to głównie wyżynny i górski kraj położony w Europie Środkowej nad Morzem Adriatyckim. Stolicą i największym miastem kraju jest Lublana. Słowenia jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Jest to kraj 15 razy mniejszy od Polski, a zamieszkuje tam około 200 Polaków. Waluta obowiązująca w Słowenii to euro, a religia dominująca to rzymski katolicyzm. Malta. Wyspiarskie państwo miasto położone w Europie Południowej na Morzu Śródziemnym. Niepodległość od Wielkiej Brytanii uzyskała 21 września 1964 roku. Malta wstąpiła razem z Polską do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Kraj ten jest 990 razy mniejszy od Polski. Jest w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 roku. Jej walutą jest euro. Malta jest republiką parlamentarną. Ma jednoizbowy parlament. Republika Cypriańska. Państwo położone na wyspie Cypr, leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Od 1 maja 2004 jest członkiem Unii Europejskiej. Największymi miastami kraju są Nizokia, która jest również stolicą, oraz Limassol. Funkcję głowy państwa sprawuje prezydent, który jest jednocześnie szefem rządu, wyłaniany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Rdzenni mieszkańcy Cypru to głównie Grecy, stanowią oni 77% populacji, gdzie pozostałą część tworzą Turcy. Estonia. Państwo nad Morzem Bałtyckim powstałe po I wojnie światowej. Jego pełna nazwa to Republika Estońska. Kraj ten jest aż 7 razy mniejszy od Polski. W jego skład wchodzi ponad 1500 wysp i wysepek w Zatoce Ryskiej. 98% transakcji bankowych jest tam realizowanych drogą elektroniczną, a aby założyć firmę w internecie, wystarczy jedynie 15 minut. Estonia to najmniej religijny kraj na świecie. Wstąpiła do Unii 1 maja 2004 roku. Jej stolica to Tallinn, a waluta to euro. Republika Czeska. Państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północy graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od wschodu ze Słowacją. Wstąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Na powierzchni około 79 tysięcy km kwadratowych żyje ponad 10,6 miliona osób, z czego 94% to Czesi. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Walutą w Czechach jest korona czeska, a korona czeska dzieli się na 100 halerzy. Rzeczpospolita Polska to państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu. Większość północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi około 313 tysięcy km kwadratowych i jest zamieszkiwana przez około 37,7 miliona ludzi. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Polska jest krajem jednolitym etnicznie. 97% ludności deklaruje narodowość polską. Dołączyła do Unii 1 maja 2004 roku. Łotwa. Stolica Ryga. W Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Główną religią jest protestantyzm. Walutą tego kraju jest euro od 2014 roku.
Na Łotwie w szkołach obowiązuje 10-stopniowa skala ocen. Ustrój polityczny Łotwy to republika parlamentarna. Lasy zajmują ponad 50% powierzchni Łotwy. Litwa, czyli Republika Litewska, to jeden z sąsiadów Polski. Tak jak nasz kraj, jest członkiem Unii Europejskiej oraz NATO. Jest to niewielkie państwo położone w Europie Środkowej, na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Jego powierzchnia liczy nieco ponad 65 tysięcy km kwadratowych, a jego ludność wynosi około 3 miliony osób. Terytorium Litwy dzieli się na 10 okręgów. Najliczniejszym miastem jest stolica, czyli Wilno. Może i Litwa nie jest zbyt znanym krajem, ale to właśnie tam urodzili się wybitni Polacy, tacy jak Józef Piłsudski, Czesław Niemen, czy też Eliza Orzeszkowa. Węgry do wspólnoty dołączyły tego samego dnia, co Polska. Co ciekawe, kraj ten jest ponad trzykrotnie mniejszy od naszego. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale kostka, Rubika i długopis to wynalazki wymyślone przez Węgrów. W kraju tym uprawianych jest aż 1000 odmian papryki. Najostrzejsza jest 100 razy mocniejsza od papryczki chili. Zgodnie z tradycją, 13 grudnia, w Dzień Świętej Łucji, kobiety nie mogą wykonywać prac domowych za wyjątkiem skubania pieprzu i łuskania fasoli. Węgry jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego były dla Polski ważnym sojusznikiem. Siostra ostatniego piasta, Elżbieta Łokietkówna, była żoną króla Węgier, Karola Roberta. Przyjmuje się, że w tym okresie powstała znana nam sentencja: Polak i Węgier, dwaj bratanki. Razem tworzymy zgraną drużynę.